Bardzo dziękuję za zaproszenie, żebym mógł przedstawić Państwu tą krótką prezentację. Jako dziennikarz podróżuję do różnych krajów. Ja również jestem prawnikiem z wykształcenia, więc ja się skoncentruję na trzech głównych tematach. Jest to kontekst kulturalny, kulturalna koncepcja Niemiec, która jak gdyby dominuje, żeby osiągnąć cele ekstremalnej lewicy. Również dominuje ten obszar też przez polityczną poprawność i przez kulturę masową. Jeżeli chodzi o media hiszpańskie, bardzo wiele jest uwagi poświęcone uchodźcom i ilości, które mają być zaakceptowane w Hiszpanii, więc media poświęcają temu bardzo wiele uwagi. Możemy powiedzieć, że hiszpańskie media chcą być politycznie poprawne i również skłaniają się ku pewnemu sentymentalizmowi. Kiedy my mówimy o uchodźcach w Europie, że jest to tak naprawdę zbrodnia przeciwko prawom człowieka, którzy przybywają z różnych miejsc, które są znane za niekorzystne dla Europy, ale temu poświęcają media bardzo wiele uwagi. Nie ma takiej sprawy jak nielegalni imigranci i kontrolowanie granic Europy i polityki, tak na przykład jak w Kanadzie czy Australii, są postrzegane jako pewna zbrodnia, jeżeli w mediach, więc jak lewica tak naprawdę przedstawia tą bardzo wrażliwą kwestię przez ostatnie lata, że jest to jak gdyby zbrodnia przeciwko prawom człowieka. Jest taka koncepcja biopolityki, która jest bardzo propagowana przez lewicowców i w literaturze lewicowej. Koncepcja ta pochodzi z terminu, który został ukuty przez Szwedów. Taka koncepcja, która została, żeby ukuć ten termin rasizmu w krajach. Zostało to spopularyzowane przez myśliciela Foucault i zgodnie z naszymi decydentami to jest coś, co jest nazwane biosiłą. Jest to racjonalizm polityczny, który dotyka każdego element naszego życia. Było przez Giorgio Agandę, był następnym myślicielem włoskim, który propagował tą ideę, żeby dokonać porównania, co było w obozach koncentracyjnych i co zachodnie kultury, tak jak Stany Zjednoczone, co robią, żeby walczyć przeciwko terroryzmowi. I Hattenegory, który rozgraniczy pomiędzy biopolityką i biosiłą. Biosiłą to jest taka koncepcja, która opisuje, która stworzyła opresję dla biednych ludzi. On wykorzystuje inną koncepcję biopolityki, która oznacza pewną radykalną demokrację, która przekracza pewne granice prawa. Z punktu widzenia granice to tak naprawdę jest wykorzystywanie siły nad społecznościami. Obecnie są pewne prawa w Hiszpanii, jeżeli chodzi o dotyczą nielegalnych imigrantów, żeby nie było tej opresji i naruszania praw człowieka. Nawet w nowym, nawet są wyrażenia stworzone takie, jak wykorzystują wyrażenia migrant, czyli migranci, nie emigranci, ponieważ oni nie są nielegalnymi osobami. My mamy inną koncepcję Stanów Zjednoczonych. Jest to koncepcja takich miast, gdzie nie ma imigrantów, więc nie można
niemal jakby wjazdu do osób dla tych, do tych miast. I również jest i ta kulturalna hegemonia, to jest bardzo taki termin, który sprowadził wiele złego. Lenin powiedział, że jest to bardzo wiele, ważne dla nas. Było to, wychodzi się to z propagandy, że nowa lewica tak naprawdę musi, Michael Moore, Oliver Stone lub inni, oni udowodnili się, że jest to dawna szkoła sowiecka, także nowa kapitalizmy i gospodarka rynkowa, to są nowe terminy ukute. Hiszpania również doświadcza jak gdyby skutki negatywne. I również w Hiszpanii mówiło się o tym, że było jak gdyby atakowane nasze myśli chrześcijańskie. Ostatnio zrobił film dokumentalny, jeżeli chodzi o działalności partii politycznej, która reprezentuje nowo lewacki populizm. Więc są różne, on sportretyzował Podemos, który tak naprawdę tą partię, która reprezentuje hiszpańskie społeczeństwo i walczy z tak zwaną kastą. Nowolewicowe poglądy są tak naprawdę dominują na arenie międzynarodowej. Są to wymiary konserwatywne bądź liberalne. Więc na przykład w ostatniej edycji w Toronto był Toast Commence the Revolution, to był film, który został wypuszczony w Kanadzie, w Toronto, który jak gdyby zilustrował tak naprawdę grupę studentów, którzy chcieli obalić rząd w 2012. Ten film gloryfikuje tak naprawdę retorykę polityczną i również porównuje zachodnie demokracje i lokalne rządy. Zgodnie z ten film uzyskał nagrodę za tak jak naprawdę porównując idealizm, jak również ten wymiar elit rządzących, więc tutaj mamy ten wymiar ekstremalnych partii lewicowych, jeżeli chodzi o demokrację, jeżeli chodzi o Wajda. Ostatni film nakręcony przez Wajda nie został zauważony przez krytyków filmowych, ale jeżeli zachęcam do obejrzenia tego filmu, który opisuje tak naprawdę ostatnią walkę malarza Sentyński po II wojnie światowej i on się przeciwstawia każdemu innemu rodzajowi sztuki. Nie podporządkował się doktrynie socjalistycznej, więc ci, którzy wierzą, że komunizm jest utopią i może być osiągnięty w wyniku perswazji. Chciałbym omówić sytuację na Uniwersytecie w Hiszpanii. Jest bardzo ekstremalnie lewicowy pod kątem ideologii i wielokulturowości. W Stanach Zjednoczonych jest ta idea o otwartej przestrzeni kampusów i również wolności słowa. Coś, co powinno być normalne w takich instytucjach jak uniwersytecie, gdzie konfrontacja różnych pomysłów jest częścią jak gdyby idei takiego uniwersytetu, więc jest one też skonfrontowane z tym, co mają do powiedzenia swoich wykładowcy i żeby co oni mogą wyrazić swoje pomysły, żeby się przeciwstawić wszelkim zawężonym horyzontom myślenia. Kenyon Williamson ze Stanów Zjednoczonych zrobił analogię pomiędzy tym trendem i również z trendem w Chinach z lat 60., ale
ci, którzy byli naśladowcami Mao, byli jak gdyby swoimi naśladowcami, byli też naśladowcy tego w Europie, którzy nie mogli tolerować tej debaty i konfrontacji, więc po prostu oni chcieli unikać jakichkolwiek wolności słowa, jakichkolwiek konfrontacji czy wysłuchiwania odrębnych poglądów.